Zaskoczyła mnie Pani tymi włosami. Potrzeba jakiejś zmiany? Sama siebie zaskoczyłam. Chciałam mieć włosy do pasa chociaż raz w życiu i pomyślałam sobie parę dni temu, że nie ma na co czekać chyba. Co powiedział mąż, jak zobaczył? O Jezu. A córka? Mamusiu, wiesz, że akceptuję wszystkie twoje wybory, ale wolę cię w krótszych. Czy w ogóle taką siłą waszej rodziny jest to, że wy jesteście zawsze ze sobą szczerzy i dużo rozmawiacie o emocjach? Myślę, że jeżeli obie strony są po terapii, to już nie opłaca się i szkoda nam czasu na gierki, manipulacje i różne takie pierdły, które ludzie uważają za ważne i konieczne do tego, żeby nie być wprost. Mhm. Pani w naszym drugim materiale też wspomniała o terapii, a jednak dla wielu osób to dalej jest taki temat tabu. Nie wszyscy rozumieją, że tak jak można sobie wyleczyć serce czy żołądek, tak warto też zadbać o swoją głowę. No Matko Święta, no jeżeli rozetniemy sobie nogę, to idziemy do chirurga, żeby nas zszył, prawda? Jak mamy cukrzycę, to idziemy do diabetologa i bierzemy na to leki. A jak mamy problem z niewłaściwymi wyborami, albo chcemy wiedzieć coś więcej o świecie, to najpierw musimy się dowiedzieć czegoś więcej o sobie i o tym, przez jakie filtry my przepuszczamy ludzi, co w nich widzimy, czy widzimy wyłącznie odbicie siebie, czy widzimy wyłącznie strach, albo czy drzemie w nas za wszelką cenę chęć akceptacji i skąd się to wszystko bierze, ponieważ dobrze jest, jeżeli człowiek jest usadowiony wygodnie i nie kieruje się wyłącznie tym, co myślą o nim inni. Pani już wszystko o sobie wie? Nie, dowiaduję się bez przerwy nowych rzeczy, ale w gruncie jest nieźle. Wiosna 2024. W jakim jest Pani dzisiaj momencie życia? W jakim? No jestem rok po raku płuc. Jestem osobą bardzo dojrzałą, mimo tego, że mam włosy do pasa. Jestem dosyć spokojna w wyniku ostatnich zmian. Nie ma we mnie specjalnego lęku. Nie daję się nabrać na fake newsy, których jest pełno. Rozumiem, że jakakolwiek władza, również władza nad światem, polega na tym, żeby wzbudzać niepokój i lęk u ludzi, więc się temu nie poddaję. Jak mogę, to pomagam. Jak nie mogę, to się troszkę separuję. Wydaję książkę 3 lipca Wyluzuj kobieto. I myślę, że ten stan odpowiada też stanowi mojego ducha. O czym tak dokładnie jest Wyluzuj kobieto? Dokładnie o tym, żeby wyluzować. Że jak mamy my kobiety problem, to naprawdę warto wyluzować. Mhm. Wspomniała Pani o diagnozie, o chorobie. Czy to jest tak, że kiedy słyszy się te słowa od lekarza albo czyta się je z wyników badań, to od razu dzwoni się do córki, czy właśnie przedłuża się ten moment, żeby jej nie niepokoić? Wie Pan co, kiedy miałam swojego, za przeproszeniem, pierwszego raka w wieku lat 30, to nikt o tym nie wiedział, z wyjątkiem moich dwóch przyjaciółek, z których jedna myślała, że żartuje. Nie wiedzieli o tym rodzice, ponieważ byli w dość trudnej sytuacji. Nie wiedziała o tym Dorotka, bo miała 6 lat. I była za mała na takie wiadomości. Potem to było gdzieś podsłuchane. W związku z tym bała mi się na przykład siadać na kolanach, bo mi rak wyjdzie z brzucha i jej zrobi krzywdę, prawda? I wtedy to rzeczywiście była taka diagnoza, zresztą wtedy był stan bardzo poważny, taka dosyć ostateczna. Więc pozałatwiałam wszystko, co mogłam pozałatwiać. I pomyślałam sobie, takiego. Przynajmniej do jej 18 roku życia. A teraz, jak się dowiedziałam, to byłam bardziej spokojna i taka, że trzeba uporządkować do reszty wszystkie sprawy, przekazać to, co się chce tym osobom, które jakoś tego potrzebują, żeby potem nie było kłopotu. Uregulowałam wszystkie sprawy z Dorotką i z mężem i sobie pomyślałam, no jak będzie, tak będzie, no niewiele ode mnie zależy.
Chociaż od tego myślenia wiele zależy. Tak mówią też lekarze. Tak, ale też widziałam osoby, które bardzo chciały żyć, które umarły. I naprawdę, które sobie powtarzały, że wszystko będzie dobrze i nie było nic dobrze. Więc uważam, że spokój w takim myśleniu o tym, że biorę pod uwagę, że będzie dobrze, ale też jestem przygotowana na to, co... A może cokolwiek będzie, to będzie dobrze. Pani była i jest spokojna. A Dorota? No Dorota się chyba zmartwiła bardzo. Zmieniła się wasza relacja? Jest bardziej opiekuńcza? Wie pan co, ona się zmienia od lat. I jest, myślę, coraz lepsza. Ale czy choroba ją zmieniła? Tak może nam odpuściły inne, mniej ważne sprawy. I rzeczywiście mogłyśmy ze sobą więcej czasu spędzać na przykład. Dorotka dużo pracuje, więc w czasie pandemii na przykład ją widziałam nieprawdopodobnie rzadko. Oczywiście tu chodziło też o ochronę nas, prawda, starszych państwa i tak dalej. A teraz mam takie wrażenie, że mamy dobre, przyjazne relacje, ale które są również relacją matki i córki. Mhm. Ja jestem matką, ona jest córką. Czy można powiedzieć, że w ogóle choroba może być lekcją? Absolutnie wszystko jest lekcją. Całe nasze życie jest lekcją. Choroba też jest lekcją. O czym? I to jak się... jest lekcją o tym, jak chcielibyśmy być traktowani przez bliskich. Jak będziemy w związku z tym kiedyś traktować chorego przy nas. Czego potrzebujemy. Jaką mamy wytrzymałość i zgodę na pewne rzeczy. Ale myślę, że bardziej jest taką lekcją współodczuwania, ale też wiary i nadziei. A jakie ma pani marzenia dzisiaj? No podobno nie należy za dużo mówić o marzeniach, bo one się mogą nie spełnić. To o celach. Ale zawsze miałam takie marzenie, żeby moja córka była szczęśliwa, a teraz widzę, jak pięknie rozkwita od paru lat, jak naprawdę wzięła życie w swoje ręce, jakie ma wspaniałe dzieciaki. No mój wnuk, który leżał koło mnie pół metra na przedstawieniu i który rozpaczał po utracie. Miałeś, chamie, złoty sznur. Wielka duma. No po prostu to aż serce rośnie. Więc ja mam raczej takie marzenia przyziemne. A z takich większych marzeń zdecydowanie chodzi mi o pokój. I tego wszystkim życzę, żeby sobie tego życzyli.